Cześć, chciałem Was powitać serdecznie z Wuppertalu, który jest w Niemczech, w Zagłębiu Rury. Przyjechałem właśnie tutaj po to, na weekendowy city break do Wuppertalu, żeby odwiedzić kolej podwieszaną Schwebebahn. Naszą wizytę zaczynamy tutaj, czyli przed budynkiem stacji Oberbarmen, budynkiem kolei podwieszanej w Wuppertalu. Najdłuższej na świecie kolei podwieszanej. I można powiedzieć zabytkowej, bo otwarto ją w 1901 roku, a pierwszy przejazd był w roku poprzedzającym. Dobra, tak jak zawsze w reportażach, ja nie wiem co mnie czeka, więc ja będę nagrywał, a głos oddaję do studia. Skąd ta moja wielka ekscytacja? Możecie oczywiście tego nie wiedzieć, na przykład jeśli nie wychodzicie z domu albo macie obraz rzeczywistości zniekształcony przez granie w Traffic Giant Gold, ale kolej podwieszana nie jest zbyt popularnym środkiem transportu. Jednak dla Wuppertalczyków ważne jest to, że kolejka nadal jest w czynnej eksploatacji i ustawicznym utrzymaniu. To nie jest tylko środek transportu, to miasto żyje koleją podwieszaną. W sklepach z pamiątkami nie natraficie na nic innego niż suweniry z kolejką, drewniane zestawy do składania, maseczki z kolejką, puzzle, magnesy. Idziesz ulicą i o, cyk, graffiti ze Schwebebahn. Albo tu, w dworcowej aptece, mural z wagonikiem i słoniem. Słoniem? No, słoniem. Ta historia pochodzi z kolei z 1950 roku. W ramach promocji cyrku Althoff wysłano na przejażdżkę koleją słonia. Słonik, jak to zapewne słoniki mają w zwyczaju, spanikował, przebił się przez ściankę wagonika i rzucił się wprost do rzeki. Ale nie martwcie się, przeżył i miał się dobrze. Mural ze słonia można spotkać w kilku miejscach miasta. A inne wypadki? Wagoniki spadały z toru dwukrotnie. Raz w 1917 roku i raz w 1999. No i niestety ten wypadek 99 nie oprzedł się bez ofiar. Jak dla mnie jednak, 120 lat działania i dwa wypadki? To jest naprawdę zadowalający poziom bezpieczeństwa. No ale dobra, jak ruszymy w drogę, to powiem trochę więcej. Póki co przecież musimy kupić bilet na przejazd. Na pomoście pod stacją Oberbarmen znajdują się biletomaty. Bilet na przejazd kosztuje 2,90 euro i kasuje się go po wejściu na peron. My jedziemy do stacji Hauptbahnhof, czyli tak na oko jakieś 2/3 linii. Jak możecie odczytać ze schematu, większość linii przebiega nad rzeką Wupper. I tym oto płynnym sposobem przechodzę do tego, dlaczego kolej podwieszana została wybudowana w tym konkretnym miejscu i czasie. Ale mi się to przejście udało. Jak wspomniałem wcześniej, Schwebebahn ruszył w 1901 roku. No, tyle potrafiłem zapamiętać na szybko. Było to na blisko 30 lat przed złączeniem się miejscowości znajdujących się w dolinie Wupper w jedno miasto zwane Wuppertal. Wuppertal oznacza po prostu Dolina Rzeki Wupper. Dosłownie to znaczy. No i Wuppertal to miasto długie, a wąskie. Strome stoki doliny kształtowały zabudowę wzdłużnie. Już na początku XX wieku ogromna część ruchu odbywała się wzdłuż rzeki, a miasto, choć raczej wtedy jeszcze konurbacja, była zatkana. Potrzebowano masowego środka transportu. Metro odpadało ze względu na warunki geologiczne. Miejsce było za to nad rzeką, ale nie nad w znaczeniu obok, że idziemy nad rzekę. Ponad nią. Do realizacji wybrano projekt Eugena Langena. Swoją drogą Eugen Langen to jeden z tych wielkich wynalazców. Razem z Nikolausem Ottem wynalazł silnik Otta, czyli silnik benzynowy, który każdy poza właściwie hybrydami Toyoty ma w swoim samochodzie. Ale także na przykład wynalazł cukier w kostkach. No i oczywiście wuppertalski typ kolei podwieszanej nazwanej Schwebebahn. Nie mówię po niemiecku, ale Schweben oznacza chyba szybować, a Bahn to na pewno kolej, czyli szybująca kolej? Śmiesznie. Drugi taki Schwebebahn został wybudowany w Dreźnie i tam także nadal kursuje, choć z innym zastosowaniem. Jest to funikular, czyli kolej linowo-terenowa, która porusza się no, metr, góra w porywach 2 metry nad powierzchnią. Natomiast ta w Wuppertalu to ogromne monstrum, w którym wagoniki poruszają się samodzielnie 12 metrów nad rzeką Wupper oraz ulicami dzielnicy Wolwinkel. Dzień w dzień ze Schwebebahn korzysta blisko 80 tysięcy podróżnych. Ten środek transportu można traktować porównywalnie do metra. Przystanki są w podobnej odległości, w każdym kierunku prowadzi tylko jeden tor, pociągi kursują co 4 do 6 minut, no i co najważniejsze, jest całkowicie bezkolizyjny.
Co ciekawe, wuppertalski Schwebebahn, by zapewnić taką częstotliwość kursowania, używa ETCS-u znanego z konwencjonalnej kolei. Porównajmy te wyniki przewozowe do podobnej wielkości konurbacji miejskiej i do podobnej liniowej potrzeby transportowej, czyli w skrócie do SKM w Trójmieście. Żeby uświadomić Wam, że Schwebebahn startuje z przegranej pozycji, zaznaczam, że kursuje po nim jedynie 31 pociągów o długości 24 metry każdy, które przewożą po 178 podróżnych. Dobra, do rzeczy Błażej. A więc z SKM korzysta średnio miesięcznie 2 950 000 podróżnych, czyli około 98 000 podróżnych dziennie. Dane biorę za 2019 rok, wiecie, żeby wynik był taki bardziej sprawiedliwy. No to widzicie, 80 tysięcy versus 98 tysięcy. Wynik może i o 1/5 mniejszy, ale można powiedzieć, że rząd wielkości jest podobny. Ta sama potrzeba, inne uwarunkowania, inny sposób jej zaspokojania, no ale podobny rezultat. Czyli co, wychodzi na to, że kolej podwieszana wcale nie jest aż taka głupia. Koleje podwieszane, ale też inne systemy monorail, to śpiewka przyszłości z przeszłości, która okazała się posiadać więcej wad niż zalet. Przede wszystkim chodzi o koszty. Nie ma takich monorailowych rozwiązań typu off the shelf, takich gotowych. Trzeba szukać konkretnego wykonawcy, który stworzy system dopasowany indywidualnie dla zamawiającego, co oczywiście podbija koszty. Podobna sytuacja jest z częściami zamiennymi. No i do tego dochodzą kwestie związane z samą konstrukcją monoraili, w tym oczywiście kolei podwieszanych. Zwrotnice wymagają przesuwania całych segmentów torów, a to skomplikowane technicznie. Koniecznym jest wyniesienie torów ponad poziom gruntu, bo fizycznie nie ma możliwości, żeby przez tor przejechały samochody. Zbyt to skomplikowane, żeby tak nie zastanowić się, cholera, co jest złego ze zwykłym pociągiem. Ale tu, w Wuppertalu, pomysł był trafiony w dziesiątkę. Tak więc to był Schwebebahn. Jeśli chcecie tutaj przyjechać samemu, skosztować tej przyjemności, no to nic prostszego. Z Kolonii tutaj jeździ całą godzinę pociągiem. Do Kolonii latają tanie samoloty. Bilet na przejazd kosztuje 2,90 euro. No chyba, że chcecie do dwóch stacji pojechać, wtedy euro 70, ale przecież tego nie chcecie. Nie, jest naprawdę, naprawdę fajnie. Zresztą mam tutaj niemikolskich kolegów, to wam powiedzą wszystko. Fajnie było? Dokładnie tak. Widzimy się za tydzień, nie wiem jeszcze w czym, bo nie mam pomysłu. Jak macie jakiś pomysł, to piszcie w komentarzach. No, to trzymajcie się, na razie. Nie spadnie. Ja bym się bała, że spadnie. Dobra, uspokójcie się. Ja po prostu.